Jak określić swój typ urody? To jedno z najczęściej pojawiających się pytań. Czy na fanpage'u, czy w grupach na Facebooku wszyscy pytają, jaki jest mój typ kolorystyczny? I uwaga, powstał na ten temat wideoporadnik. Zapraszam. Określenie swojego typu urody, a więc inaczej typu kolorystycznego, bardzo mocno pomaga w życiu. Oczywiście w życiu tym ubraniowym, w życiu zakupowym i od razu powiem, żeby dobrze wiedzieć, w jakich kolorach wyglądamy najlepiej, nie trzeba znać swojego typu urody. Nie jest to konieczne, żeby dobrze wyglądać. Ale jeżeli, no i oczywiście są osoby, które potrafią sobie z tym poradzić świetnie samodzielnie, to znaczy ubierają jakiś kolor i widzą, że no, jest źle, ubierają inny i widzą, że jest fantastycznie. Natomiast są osoby, które nie mają tak wyostrzonego oka i właśnie tym osobom bardzo przydaje się poznanie swoich kolorów. Poznanie swoich kolorów może odbyć się poprzez właśnie określenie typu kolorystycznego, czyli włożenie siebie w jakieś ramy, w jakiś schemat danego systemu analizy kolorystycznej, albo można to wcale nie ubierać w żaden system analizy kolorystycznej, tylko po prostu sprawdzać, tym mi dobrze, w tym mi źle. I jeżeli jesteś jedną z tych osób, które chcą określić swój typ urody, czyli chcą poznać swoją nazwę typu kolorystycznego, to właśnie polecam, oglądaj dalej. System analizy kolorystycznej, na którym ja pracuję, to 12 typów urody. To jest ten system, który opisałam w tej właśnie książce Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej. I tam również możesz znaleźć przykładowy wizerunek każdego z typów urody. To znaczy, jeżeli jest opisana ciepła wiosna, to mamy jakąś reprezentantkę i reprezentanta. Jeżeli mamy ciemną jesień, mamy reprezentantkę, mamy reprezentanta. I bardzo często, czy w mojej książce, czy na blogu, czy w jakichkolwiek innych poradnikach, których znajdziesz w innych publikacjach na temat typów urody, czy polskich, czy zagranicznych, czy na blogach, bardzo często pokazane są jakieś przykładowe osoby, które są danym typem urody. I niestety to bardzo mocno wprowadza w błąd odbiorców takich treści, ponieważ daje nam taki prosty przekaz: tak wyglądam, takim jestem typem urody. I to jest nieprawda. I ponieważ określenie swojego typu urody to nigdy nie jest zgadywanie, dlatego ja też nigdy nie odpowiadam na pytania, jakim jestem typem urody, które pojawiają się czy w wiadomościach prywatnych, które dostaję, czy w którejś z grup na Facebooku, które prowadzę, jest to kod stylu i biznesowy dress code dla kobiet, nie odpowiadam na pytanie, jakim jestem typem urody, bo wtedy musiałabym zgadnąć. Wtedy dostaję pojedyncze zdjęcie, na które mogłabym sobie popatrzeć i powiedzieć, aha, ta osoba wygląda na zgaszoną jesień. Ale czy jest zgaszoną jesienią, dopiero powie mi przeprowadzenie analizy kolorystycznej. Analizę kolorystyczną można zrobić na dwa sposoby. Można to zrobić samemu i można to zrobić z kolorystą. Z kolorystą, czyli na przykład ze mną, czy z jakąkolwiek inną osobą, która jest fachowcem w tej dziedzinie. I można to zrobić, w moim przypadku, zarówno stacjonarnie, jak i online. Stacjonarnie, bardzo prosta sprawa, podczas działań stacjonarnych korzysta się z takich chust i sprawdza się na przykład. Jeżeli chcę zobaczyć, czy dobrze mi w zielonym, to sobie patrzę, czy mi jest dobrze w tym zielonym, czy absolutnie nie, czy może lepiej jest mi, o proszę, w takim zielonym, który no, jest trochę ciemniejszy. Jak sprawdzam, to już wiem. Ten będzie dobrze, następny będzie zły. Przy analizie stacjonarnej można też skorzystać z ram i na przykład zobaczyć, czy ja dobrze wyglądam w takim otoczeniu kolorów, czy może wręcz przeciwnie, lepiej mi w takim otoczeniu kolorów. Na tym polega między innymi analiza kolorystyczna stacjonarna. Analiza online to bardzo podobne działania, tylko właśnie z tym zdjęciem, które jest wysłane. Pod tym wideo umieszczę link do filmu o analizie kolorystycznej online, gdzie ta usługa jest lepiej opisana, żebym teraz po prostu nie musiała powtarzać tych samych treści. Więc analizę kolorystyczną można określić z kolorystą za pomocą działań na żywo albo online,
albo można zrobić to samemu. Tylko to samemu również nie polega na zgadywaniu. To znaczy nie patrz na zdjęcie, nie patrz na reprezentantki, że jakaś tam aktorka jest jakimś tam typem, albo jakaś piosenkarka, albo koleżanka jest jakimś typem, albo nawet właśnie zerkając do tej książki, nie porównuj się z zdjęciami, bo nie twoja uroda, czyli nie to jak ty wyglądasz daje twój typ urody, ale to jakie kolory ci pasują. To znaczy przetestowanie, tak jak ja teraz przetestowałam te dwie zielenie, to przetestowanie około setki kolorów, bo to w zależności od tego, jaki jest system pracy kolorysty, dopiero powie ci, jaki jest zestaw urody. Czyli polega to po prostu na selekcji. Bierzesz nawet w domu jakieś ręczniki, pościel, poduszki, nie wiem, może ubrania męża, a może dziecka, a może swoje, przykładasz to wszystko do twarzy. Możesz przykładać szalik, możesz przykładać spódnicę, możesz przykładać nawet strój kąpielowy, jeżeli taki masz i sprawdzasz, oczywiście w dziennym świetle, które kolory są dla ciebie dobre. Robisz selekcję. Po tej selekcji zostaje ci zestaw. I taki zestaw właśnie złożony z tych dobrych kolorów, kiedy porównasz to, co wyszło z teorią analizy kolorystycznej, w moim przypadku z 12 typami urody, bo tu jest opisana cała teoria, jak, czym charakteryzuje się dany typ urody, wtedy dopiero jesteś w stanie te swoje jakby dane takie empiryczne, czyli to, co masz w swoim zestawie, porównać z opisem kolorów danego typu urody i bach, masz typ urody. Czyli pamiętaj, bo to jest bardzo, bardzo ważne i ja to wideo trochę nagrywam tak dlatego, żeby zminimalizować może trochę ilość pytań o to, jakim jestem typem urody, ponieważ ja jako profesjonalistka nigdy tego nie zgaduję. To znaczy ja sobie w środku, w mojej głowie mogę zgadnąć, ale nigdy nie zrobię tego wokalnie do ciebie, ponieważ będzie to po prostu nieprofesjonalne. Niejednokrotnie zdarzyło mi się, że osoba, która wygląda na zgaszoną jesień, okazywała się być ciepłą wiosną, bo kolory ciepłej wiosny jej pasowały. Osoby, które wyglądały na ciepłe jesienie, okazywały się być chłodną zimą, bo kolory chłodnej zimy im pasowały. Nawet jeżeli wyglądały na ciemną jesień czy zgaszoną jesień, innego typu kolorystycznego kolory pasowały. I pamiętaj, to te kolory są najważniejsze. To one określają twój typ urody. Nie zgaduje koleżanka, nie zgadują uczestniczki grupy na Facebooku, nie zgaduję ja jako kolorystka, pokazują to kolory. I to jest najważniejsze. I pamiętaj, możesz to zrobić samemu w oparciu o swoje kolory, które przetestujesz, plus dopasowanie, na przykład na podstawie książki Ubierz się w kolor, lub przychodzisz po prostu na spotkanie z kolorystą. Jeżeli czujesz, że nie masz do tego serca, chcesz zrobić to szybciej, sprawniej, wtedy dopiero korzystasz z usługi. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie trochę pośrednio, jakim jestem typem urody, jak określić swój typ urody. No a korzystając z okazji, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, dlatego tutaj mamy takie piękne świeczuszki dzisiaj podczas nagrania, ponieważ do świąt Bożego Narodzenia została tylko chwila, że chciałabym życzyć wszystkiego dobrego. Przede wszystkim ciepła, odpoczynku i naprawdę takiej dużej, dużej magii świąt. Naładowania akumulatorów w ostatnich dniach tego roku na cały najbliższy, nadchodzący 2019. Także wesołych świąt, dziękuję bardzo za dzisiejsze nasze spotkanie, no i do zobaczenia następnym razem.